Ty, nareszcie, dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Nie pamiętam. Gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Hej ty, nie powinno nas tu być ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało, a? To Ulfric Gromowładny. Prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfric, jarl wichrowego tronu. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali... O bogowie, dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy, ale Sovngarde czeka. Nie, to niemożliwe. To jest niemożliwe! Ej, z której wiochy cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Rorikstedt. Ja pochodzę z Rorikstedt. Panie generale! Kat już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Szor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz. Bóstwa, proszę, pomóżcie mi. A zaraz woźnicy przytrę łóżko. Patrzcie, generał Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. A Helgen, kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat, ale wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka. Już. Tak, tato. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością, złodzieju! Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! Po kolei. Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Ulfric Gromowładny, jarl wichrowego tronu. To był dla mnie zaszczyt, jarlu Ulfriku. Ralof z Rzecznej Puszczy. Lokir z Rorikstedt. Nie, nie jestem buntownikiem! Nie możesz tego zrobić! Stój! Nie zabijesz mnie! Łucznicy! Jeszcze ktoś myśli o ucieczce? W stopę dostał. Ej ty, podejdź tu. Kim jesteś? Ja? Jestem Kernel. Pochodzę z Morrowind. I chyba zostałem uwięziony za twarz. Znowu uchodźca? Bogowie chyba naprawdę was opuścili, mroczne elfy. Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Wypuścić! Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi, twoje szczątki zostaną odwiezione do Morrowind. Kojące. Za kapitanem więźnia. Ulfriku Gromowładny,
Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Co to było? To nic takiego. Kontynuujcie. Tak, generale Tulliusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze Eteriusowi. Niech spłynie na was błogosławieństwo. Bo... Będę twoją pierwszą ofiarą! To wy jesteś, jak sobie życzysz. No dalej! Nie będę tu czekać cały dzień! Co Vingard woła? Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Wy cesarskie gnidy! Sprawiedliwość! Śmierć gromowładnym! Nieustraszony aż do śmierci. No dobrze, bierzemy następnego więźnia. Nie patrzcie na mnie! Znowu, słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. Twoja to może on? Bez wygłupów. Ech. Za miłość! O! To ma być na obcy! Wartownicy, co widzicie? Ja tam widzę słodziaka! Ja chcę go pogłaskać po pyszczku. Jej, może lepiej stąd spieprzać! Dobra, ale gdzie? Coś czuję, że tu długo nie... Musimy się ruszyć natychmiast! No właśnie. Przez wieżę! Dalej! Przez wieżę, ale dokąd? Wow! O! O! Widziałeś to? Dobra, poleciał. Zobacz, czy tędy da się wyjść. To długi skok. Ale powinno ci się udać. Trzymaj się! Może... Ej, a ty? Dobra. Black Knight dalej stąd. Rewelacja. Jeśli nie chcesz zginąć, trzymaj się blisko mnie. Gunnar, zajmij się chłopcem. Ja muszę znaleźć generała Tulliusa i pomóc w obronie. Niech bogowie mają cię w opiece. Chodź, Boże. Spieprzamy. Ej, myślę, że to nie zadziała.
Idę z tobą. Spotkamy się w Sovngardzie, bracie. Chyba tylko nam się udało. Chyba nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. Czekaj, może uda mi się to z ciebie ściągnąć. No, spróbuj. Masz. Możesz wziąć sprzęt Gunjara. Nie będzie mu już potrzebny. Dzięki. Grabienie zwłok. Jedyny sposób na przetrwanie. Dobra. Zakładaj zbroję i machnij parę razy toporem. Okej. Poszukam jakiegoś wyjścia. Musimy ruszyć, zanim smok zniszczy warownię. Tu zamknięte. Sprawdźmy tamtą bramę. Niech to. Z naszej strony nie można tego otworzyć. Może ktoś tam jest? Halo? Dalej, żołnierze! Cesarscy! Kryć się! O, świetnie! Otwórz tę bramę. Teraz ty się pozbędziesz głowy. No. Może jeden z tych cesarskich miał klucz. Zobaczmy. No, zobaczmy. Na pewno to już mu się nie przyda. Nic mu się nie przyda. Tej też się nic nie przyda, chociaż akurat te rozmiary na mnie raczej nie będą pasować. Cesarski miecz i sztylet. Sprawdźmy, czy otworzy te drzwi. Okej, zobaczę, co mogę na siebie założyć z tego, co wziąłem. Zbroja cesarska. Hełm. Dwa miecze. Tak, miecze będą jedną z moich ulubionych broni. Hełm oficera. Gotowe. No. Wynośmy się stąd, zanim smok zwali nam na głowy całą wieżę. No to wynośmy się. Wow! Świetnie. Mam nadzieję, że to jest otwarte. Ten smok łatwo się nie poddaje. O, jest. Giniesz. Biorę co się da. Nic ciekawego nie ma nowego. Wszystko co już mam. Albo gorsze. O, bażant. Królik. Jakieś mikstury. Wszystko się nada. Wino? Wino na drogę? A jakże? Inne wino? Chleb. Świetnie. Co
jeszcze. Kolejne winko. No dobra. Beczka. O, i miksturki w niej. Świetnie. Kolejna miksturka. Sporo miksturek. Po co im one były? Już. Chodźmy, no. Jucha trola. Słyszysz to? Słyszę, widzę. Kogo bić? Kto jest z nami? Pomocnik oprawcy. Czy był z tobą Jarl Ulfric? Nie, nie widziałam go od czasu pojawienia się smoka. Lepiej ruszajmy. Chodź! Zamknięte. Zobacz, czy wytrychy nie załatwią sprawy. To złoto może nam się przydać, gdy już stąd wyjdziemy. Dobra, nie mam wytrychów. Może się przydać i ruszajmy. Nie sięgnę tam. Moment, może jakieś wytrychy znajdę. Żelazna buława. Nie lubię takiej ciężkiej broni. Pomocnik oprawcy. Też nic ciekawego nie ma. Oprawca. Co on oprawia? Chyba skóry. O, jakaś tarcza. Też mi się nie nada. Krótka historia cesarstwa. Tom drugi. Tu? Księga Smoczego Dziecięcia. Sztylet. Plecak. O, cztery wytrychy. Akurat. No, spróbujmy moich umiejętności. Jest! Miksturki, złoto. O, i wartościowe szaty. Księgę czarów. Też się nada. Hej, gdzie jesteś? O, tutaj jesteś, dobra. Gromowładny żołnierz. Aż iskrzy mu się z palców pewnie. Póki żyje. Pośpieszmy się! No to idziemy. Mamy rozkaz czekać na przybycie generała Tulliusa. Nie mam zamiaru czekać, aż smok mnie zabije. Musimy się wycofać! Wolność albo sądka! Tani! Ła! Spadłem! Hej, ostrożnie! Świetnie. Widzę, że mam tutaj intymną randkę z tobą, żołnierzyku. Moment, moment, ciężki pancerz. Dość poddać. Ups. Tylko na tyle cię stać. Ja mam coś dla nich. Iskry lub płomienie.
Błyskawica. Lub płomienie. Iskry są na magów głównie. Tylko na tyle cię stać, co? Ach, nie sięga. Przyjarany! Ohoho! Sorry! Pójdziemy przodem. Sprawdzimy, czy o cholera! Wyskakuj stąd! Żyjesz? Sorry, stary. Nie widziałem, że to zapłonie. Cholera. Aha, chyba jednak. Na razie poradzę sobie z samymi mieczami. No i strzały. No to może łuk będzie lepszy na walkę. W asyście? Rzemieniowa tarcza. To mi się nie przyda. Chyba gdzieś tam. Chodźmy. Moment, moment. Żelazny miecz. Obrażenia. Całkiem niezłe w porównaniu z tym, co mam już. Gorsze. Strzały. Cesarski. No dobra, chodźmy. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Tworzysz? Świetnie. Lepiej się nie zatrzymywać. Reszta z nich będzie musiała znaleźć inną drogę wyjścia. Okej, widzisz jakąś drogę? O. To ja sprawdzę tą stronę. Komuś się nie udało. Nie przyda się to mu. Tędy nie ma przejścia. Nie. Może z tamtej strony będzie coś? I co, jest tam przejście? Dalej, tędy. No zobaczmy. Kolejne. Ślepy zaułek. Chyba lepiej iść tędy. No zobaczmy, czy ta droga gdzieś nas doprowadzi. To nie wygląda dobrze. Płoń! Cholera. Nie cierpiej. Mają za dużo oczu, wiesz? Wiem. Za to można z nich jad wyciągnąć. Czekaj sekundkę. No i strzała nawet. Jedną z twoich odzyskałem. Paskudnie. O, nawet jajca. Dobra, paskudne są. Ślizgłe. Gdzie jesteś? O.
Co to jest? Przed nami jest niedźwiedź. Widzisz? No widzę właśnie. Wolałbym uniknąć bliższego kontaktu. Spróbujmy się przekraść. Powoli i ostrożnie. Uważając na każdy krok. A jeśli myślisz, że masz szczęście, możesz wziąć ten łuk. Może go zaskoczysz. Naprzód. Będę tuż za tobą, pilnując tyłów. Szczęścia nigdy za wiele, więc spróbujemy się przekraść najpierw. Ewentualnie spróbuję go zaskoczyć strzałą w usta. Już niedaleko. Uważaj. Okej. To chyba wyjście. Wiedziałem, że nam się uda. Oby to było wyjście.